Radomska Broń trenuje i przygotowuje się do rozpoczęcia nowego sezonu trzeciej ligi. Broniarze w minioną środę zremisowali w meczu sparingowym z czwartoligową Pilicą Białobrzegi. Wcześniej podopieczni Dariusza Różańskiego pokonali Deltę Słupno, a już w najbliższą sobotę o godzinie 12 zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w ramach ćwierćfinału Mazowieckiego Pucharu Polski. Rozbrat z piłką, z treningami spowodowany COVID-em był bardzo długi. No i nie ukrywam, że widać to w naszych poczynaniach. Poza tym obserwując chociażby pierwszą ligę, czy ekstraklasę, czy drugą ligę, nawet na tak wysokim poziomie również widać ten rozbrat. Trudno na tę chwilę oczekiwać fajerwerków, bowiem drużyna jest na etapie krystalizacji. Z Bronią w ostatnim czasie trenuje wielu młodzieżowców, którzy być może będą uzupełnieniem dla teamu Splant. Pierwszy sparing z Szydłowianką, testowanych było tam 7 młodych zawodników, z czego 3 zostało jeszcze z drużyną. Natomiast co do meczu pucharowego, pojechaliśmy swoim składem personalnym, takim jakim mogliśmy pojechać, więc tylko z zawodnikami, którzy obecnie są w naszym klubie. W najbliższych dniach w Broni można również spodziewać się piłkarzy, którzy będą prawdziwym wzmocnieniem. Włodarze dotychczas zwlekali z transferami ze względu na fakt, iż zawodnicy, którymi byli zainteresowani, mieli ważne umowy ze swoimi klubami. W obecnej sytuacji, patrząc na możliwości finansowe klubu, też trzeba to brać jak nie przede wszystkim pod uwagę. Natomiast na pewno drużyna musi być jak najmocniejsza, jak najmocniejszą, jaką uda się nam stworzyć, bo sami dokładnie nie wiemy jeszcze, kiedy liga ruszy, ile będzie zespołów tych trzecioligowych. Czekamy na zakończenie drugiej ligi, wiadomo. I ten skład musi być, kadra musi być dosyć obszerna i wyrównana. W środowym sparingu z Pilicą Białobrzegi trener Dariusz Różański testował kilku nowych zawodników, ale postanowił nie zdradzać ich personaliów.